Zobaczcie, kochani, jakiego mam tkacza życia. To jest absolutnie niesamowite, bo właśnie zmumifikował coś, co złapał w sieć i uaktywnił się przed chwilą. Albo wysysa soki, albo jeszcze bardziej to mumifikuje i obraca w tą swoją taką ślinę pajęczą. Zobaczcie. Ale jest niesamowity, piękny, ogrodowy pająk. O. Zobaczcie. Coś genialnego. Tak. Zaraz, kochani, przejdę od drugiej strony, żeby wam pokazać po prostu, co ten pająk robi. Ale sieć ma genialną po prostu. Dobra, idziemy naokoło. Idziemy naokoło, żeby zajść go od drugiej strony, ponieważ rzadko się widzi pająka w akcji zjadania muchy. No, ustabilizujemy obraz. O, zobaczcie, teraz pięknie widać. Tak, złapał muchę. Obrobił ją kolega taki kokonik. I najprawdopodobniej mamy teraz pająka spożywającego poranny posiłek. Natura jest zadziwiająca. Mądra. I każde stworzenie jest potrzebne. Każde jedno. Tutaj mamy drugiego pająka. To chyba jego sąsiad. Sąsiad na razie czai się, by móc spożyć śniadanie. Tak, a wszystko jest przy drewutni.